Niektórzy mówią, że przy dzisiejszych chorych cenach nowych samochodów nie będą kupować już dużych limuzyn czy nawet kompaktów, wolą kupić nieduży samochód miejski. Inni mówią, że chcieliby, żeby ten samochód fajnie wyglądał, był szybki i jeździł całkiem dynamicznie. Jeszcze inni mówią, że mimo tego, że kupują nieduży samochód, chcieliby się w niego zmieścić, chcieliby zapakować dziecko, żonę, bagaż. Krótko mówiąc, żeby ten samochód był również praktyczny. Czesi mówią na to Skoda Fabia Monte Carlo. Zapraszam na test. Żeby wszystko było jak należy, to oczywiście cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale. Jak zauważyliście, oczywiście z pokładu Skody Fabii Monte Carlo. I właśnie na tym wariancie, czyli Monte Carlo 1.0 i manualna skrzynia biegów, skupimy się dzisiaj, bo test Fabii już oczywiście na moim kanale jest, ale ten wariant Fabii jest na pewno jednym z najciekawszych. I mimo, że idziemy w kierunku Stanów Zjednoczonych, czyli samych skrzyń automatycznych, to mam tutaj skrzynię manualną, więc póki można, to również sobie o niej pogadajmy. Także jeśli jesteście ciekawi, to jedziemy. Włączymy tylko klimatyzację, bo zaczynamy parować, czyli jak to zwykle tutaj w nowych schodach menu, dopiero mamy klimkę. 20 może być. I teraz tak, żebyście wiedzieli, jakie warianty Monte Carlo są w ogóle dostępne i oczywiście zaraz sobie powiemy, czym jest ten wariant Monte Carlo, ale z rzeczy, które na początek musimy wybrać w katalogu, to tak. Wariant ten dostępny jest z trzema silnikami. Podstawowa 1.0 MPI o mocy 80 koni mechanicznych. Tutaj mamy trzy cylindry i oczywiście silnik wolnossący. Dalej 1.0 TSI. Tu mamy nadal trzy cylindry, ale już silnik turbo i 110 koni mechanicznych. Cennik zamyka topowa jednostka 1.5 TSI o całkiem już pokaźnej mocy 150 koni mechanicznych. I teraz druga rzecz, bardzo ważna, którą musicie wiedzieć. Podstawowa jednostka 1.0 MPI to pięciobiegowa skrzynia manualna i to jest jedyna możliwość. 1.0 TSI. Tu już mamy wybór. Albo skrzynia manualna sześciobiegowa, taka jaką mam w teście, albo już siedmiostopniowe DSG. No i topowy wariant 1.5 TSI, tam mamy tylko i wyłącznie siedmiostopniową skrzynię automatyczną. Ja do testu otrzymałem 1.0 TSI z manualną sześciobiegową skrzynią biegów, tak jak widzicie. I to, co jeszcze powinniście wiedzieć o tym wariancie, to mamy tutaj 200 Nm osiągane przy 3000 obrotów i przyspieszenie do 100 km na godzinę na poziomie 9,9 sekundy. I teraz tak, żebyśmy się z Monte Carlo poznali już w pełni, to skoro wiecie, co możemy mieć pod maską, to sprawdźmy jeszcze, czym w ogóle jest wariant Monte Carlo. Fabia Monte Carlo od innych wersji z zewnątrz wyróżnia się przede wszystkim charakterystycznymi spoilerami z przodu i z tyłu, tylnym dyfuzorem, czarną ramką grilla i specjalnymi felgami w rozmiarach od 16 do 18 cali. We wnętrzu znajdziemy sporo charakterystycznych czerwonych wstawek, ale najważniejszą rzeczą, która odróżnia Monte Carlo od innych wersji, są sportowe fotele i polecam, aby te fotele sprawdzić i po prostu się do nich przymierzyć, bo dla jednych te fotele mogą być zbawieniem na szybkich zakrętach, na szybkich łukach. Pokazują one wtedy swoją wartość, ponieważ mają po prostu świetne trzymanie boczne, ale jeśli wasza postura jest troszkę większa, to możecie po prostu w tych fotelach nie do końca się zmieścić i naprawdę każdemu z was polecam te fotele sprawdzić tylko i wyłącznie na sobie, nie wierzyć opiniom innych osób, tak jak na przykład ta moja, bo można się tu rozczarować, ale myślę, że zdecydowanie częściej można się w tych fotelach zakochać, bo są naprawdę świetne. Krótko mówiąc, Monte Carlo to nie jest sportowa wersja Fabii o jakiejś zwiększonej mocy, o innym zawieszeniu, innym prowadzeniu. Jest to taka sama Fabia jak każda inna, wyposażona w całkiem atrakcyjny pakiet stylistyczny. No i w tym momencie pewnie będziemy mieli dwie grupy. Pierwsza, która spodziewała się, że Monte Carlo to jakaś wersja sportowa, czyli mamy jakieś super hamulce, inne zawieszenie, inne prowadzenie i tak dalej. I druga grupa, która wcale tego nie potrzebuje, chciałaby natomiast, żeby samochód wyglądał bardziej zadziornie i powiem tak, patrząc, co robią marki, czyli wszystkie te pakiety AMG i tak dalej, gdzie nie jest to AMG, tylko jest to pakiet AMG, pakiet M i tak dalej, wydaje się, że to jest bardzo dobra droga, bo tego po prostu chcą klienci.
Ja również uważam, że nie każdy potrzebuje sportowego samochodu, nie każdy chce sportowy samochód, więc fajnie, że możemy coś takiego kupić jako po prostu taki pakiet stylistyczny, którego nazwa przeważnie kojarzy się w jakiś sposób ze sportem. Ale idźmy dalej, zastanówmy się, jak tym samochodem się jeździ, jak sprawuje się silnik, jak sprawuje się skrzynia. Gdybym miał to skrócić do jednego zdania, to powiedziałbym, że jest to taka typowa dzisiejsza Skoda. Czyli samochód, którym, znowu bardzo skracając, jeździ się bardzo przyjemnie. Co się na to składa? Całkiem precyzyjne prowadzenie i bardzo fajny układ kierowniczy. Ja wiele razy to mówiłem, ja Skodami jeździć kiedyś, bo to było dawno, jeździć nie lubiłem, dzisiaj uwielbiam, jak wiem, że mam te Skody, to po prostu się cieszę, bo tymi samochodami zwyczajnie fajnie się jeździ. I ja wsiadając w Fabię, potrafię dziś zapomnieć, że jadę w zasadzie najmniejszym samochodem, no jest oczywiście jeszcze Citygo, ale to możemy pominąć. Fabia z założenia to ma być niewielki, miejski samochód. I tutaj wtrącę ciekawostkę. Wsiedliśmy do niej w 5 osób, co na początku wydawało mi się założeniem dość karkołomnym. I pojechaliśmy w trasę, co wydawało mi się założeniem jeszcze bardziej karkołomnym. I powiem Wam tak, to nie jest oczywiście samochód na trasę i może nie chciałbym tak jechać do Chorwacji, ale jechaliśmy około 2 godzin. Nie było super wygodnie, ale daliśmy radę to zrobić i w miarę całkiem fajnych warunkach. I to jest troszkę rzecz, od której ja ten dzisiejszy test zacząłem. Bo przejdziemy sobie oczywiście za chwilę do ceny tego samochodu i tego, co w ogóle dzieje się dzisiaj z cenami samochodów, ale zobaczcie, wsiadamy w Fabię w 5 osób i jesteśmy w stanie zrobić trasę. Czemu? Dlatego, że dzisiejsza Fabia swoim rozmiarem przypomina klasę C, kompakty, oczywiście sprzed paru lat, ale to jest świetny przykład na to, jak samochody urosły, a musimy jeszcze oczywiście pamiętać, że Skody zawsze w tym brylują, czyli tych swoich bezpośrednich rywali zawsze troszkę wyprzedzają pod kątem rozmiaru. I jak już przy tym jesteśmy, to wspomnę, że bagażnik ma pojemność 380 litrów, jest bardzo ustawny, dodatkowo pod jego podłogą znajdziemy koło zapasowe i jeśli zastanawiacie się, co na nim leży, to jest to osłona do dachu panoramicznego, który jest tutaj przepotężny, bo on zajmuje praktycznie cały samochód, czy w zasadzie cały dach, kosztuje około 3000 zł, ale robi naprawdę świetne wrażenie, bo jest po prostu przeogromny. Nawracając do bagażnika, jak na samochód miejski, prawie 400 litrów, to naprawdę robi wrażenie. Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, to zobaczcie, siedzę sam za sobą. Da radę oczywiście wsiąść, ale tutaj nie spodziewajmy się nie wiadomo czego. A nad głową jest w miarę ok, bo się po prostu tutaj zmieściłem. Ale to, co chciałem powiedzieć. W Fabii dzisiaj naprawdę da się zapomnieć, że jedziemy w samochodzie, który z założenia ma być niedużym samochodem miejskim. I moim zdaniem to jest właśnie ten element, za który ten model, jego klienci, którzy naprawdę go wybierają, go cenią. Bo zobaczcie, ile kosztuje dzisiaj całkiem fajnie wyposażony kompakt? Przeważnie to będzie już około 150 tysięcy złotych. Kwota kosmiczna. Jeszcze jakiś czas temu taką Fabię, oczywiście dużo słabszą, ale powiedzmy Fabię samochód miejski, dało się kupić za te 60 tysięcy złotych. Dzisiaj to jest praktycznie nie do zrobienia. Tylko że wykładając około 100 tysięcy złotych, bo tyle trzeba liczyć za samochód miejski, za w zasadzie każdy samochód miejski, musimy zaakceptować, że po prostu kupiliśmy bardzo mały samochód. Jeśli mamy rodzinę, a stać nas tylko na taki samochód, no to jest pewien problem. A Fabia ten problem mocno niweluje. Po pierwsze przez bardzo duży bagażnik, po drugie przez naprawdę całkiem fajną przestrzeń we wnętrzu. Także może skracając i kończąc ten wątek, bo chyba troszkę za dużo rozgadałem się o wnętrzu, o przestrzeni, to krótko mówiąc, pamiętajcie, jeśli macie budżet na samochód miejski, a szukacie przede wszystkim przestrzeni, bo musicie się w tym samochodzie zmieścić, to Fabia powinna być jednym z pierwszych samochodów, jaki w ogóle powinniście obejrzeć. Dobra, a teraz wady, które rzuciły mi się w oczy. Nie jest ich dużo, ale musicie o tym wiedzieć, bo ja nawet jakiś czas temu dostałem pytanie od jednego z widzów, który zamawiał samochód i zastanawiał się, czy powinien zamówić grzaną przednią szybę. Czemu? Teoretycznie wydaje się, że to jest super rozwiązanie i to jest super rozwiązanie, bo jak jest zimno, już teraz też zaczyna się robić zimno, to czy to skrobanie tej szyby, czy po prostu odszranianie i tak dalej, to jest świetne. I to po prostu bardzo pomaga, tylko Wy tego pewnie teraz nie widzicie, bo to się raczej nie nagra. Ja to spróbuję jakoś złapać, może na zdjęciu, czy jakimś filmikiem krótkim. Ale skąd wynikała w ogóle ta zagwozdka, czy zamawiać taką szybę? Otóż przede wszystkim z tego, że pytanie brzmiało, czy te paseczki, które mają szybę ogrzewać, które są w środku, są widoczne. I powiem szczerze, Fabia to jest model, w którym ja te paski widzę chyba najbardziej ze wszystkich samochodów, którymi jeździłem. Szczególnie widać to w nocy, gdy pada deszcz. Bo postaram się to wytłumaczyć tak, jak widzicie samochód, który jedzie z naprzeciwka i ma włączone światła, no a każdy wtedy ma włączone światła, to te strumienie światła rozchodzą się na wszystkie strony, bo taki efekt powodują te paski. I
To jest jedno, a drugie, te paski no po prostu widać. I mówię o tym po to, szczególnie od osób, które mają okulary. No ja nie mam, więc nie porównam, ale wiele osób, które ma okulary, mówiło mi, że to im bardzo, ale to bardzo przeszkadza, więc zwróćcie na to uwagę i ja polecam, jeśli zastanawiacie się, czy to jest dla Was, czy powinniście to kupić, to po prostu to przetestujcie, nie słuchajcie mnie, nie słuchajcie doradcy w salonie, sprawdźcie to na sobie. I druga rzecz, bardziej dla mnie zaskakująca, to skrzynia biegów, bo ja rzadko mam taki problem, że nie umiem się zdecydować, czy coś jest super, czy coś jest słabe, a w przypadku tej skrzyni jadę i raz mi się wydaje, że ta skrzynia jest świetna, że jest precyzyjna, że w taki fajny sposób zmienia biegi, czy zmienia się nią biegi, a czasem wydaje mi się, że ona, może nie to, że haczy, ale tak nie do końca łatwo trafić w ten bieg i że jest taka, słowa szukam, toporna. Wydawało mi się, że to jest może jakaś taka moja zagwozdka czy niezdecydowanie, ale kumpel, który jeździł ze mną tym samochodem, też coś takiego mniej więcej powiedział, więc nie wiem czemu, ale nie umiem do końca ocenić tej skrzyni. Być może jeżdżę za krótko, jakbym pojeździł tym samochodem może z miesiąc, może pojechał gdzieś jeszcze dalej, to byłoby mi łatwiej, ale na ten moment mam takie troszkę skrajne uczucia. No ale ważniejszą rzeczą dla osób zainteresowanych silnikiem 1.0 o mocy 110 koni jest to, ile ten silnik pali, czy Fabia z tym silnikiem, ile pali w trasie czy w mieście. I tutaj mam bardzo dobrą wiadomość, bo ja w mieście praktycznie nie przekraczałem 7 litrów. To jest wynik rewelacyjny moim zdaniem. Oczywiście 1.0, 3 cylindry, ok, ale to nie jest hybryda, to nie jest żaden plug-in. I to jest Warszawa, czyli jeden wielki korek. To jak na takie zmienne, to uważam, że ten wynik jest całkiem ok. W trasie, szczególnie tej wolniejszej trasie, czyli nie na, gdzieś na autostradzie, moje wyniki oscylowały wokół 5 litrów, nawet może 4,5. No a autostrada to będzie już te powiedzmy 7 litrów, 7,5, więc tutaj jest naprawdę ok. I to, co jeszcze muszę powiedzieć o tym silniku, to na pewno to, że to może nie brzmi jakoś super, czyli 1.0, 3 cylindry i 9,9, chociaż poniżej 10 sekund to już zawsze jest dobrze, ale subiektywne wrażenie odnośnie dynamiki jest po prostu takie, że ta Fabia daje radę. Tak naprawdę moim zdaniem tutaj nic więcej nie jest potrzebne. Oczywiście 1.5 to jest jeszcze lepszy silnik, no ale mamy też oczywiście różnicę w cenie i w mojej opinii 1.0 110 konne to jest optymalny napęd do tego samochodu. Bardzo fajnie współgra, czy pasuje nawet do wersji Monte Carlo, która pewne skojarzenia ze sportem może budzić, więc ja ten silnik na pewno polecam. No i w ogóle zobaczcie jeszcze, jak ten samochód wygląda. To jest Fabia. Wiem, że pewnie nie powinienem tego mówić, ale mówiłem to już kilka razy, więc znowu powtórzę. Skoda Fabia to był jeden z najbardziej nielubianych przeze mnie samochodów. Byłem takim zwyczajnym hejterem, który tym samochodem nie jeździł, ale go zawsze krytykował przy każdej możliwej okazji, z każdej możliwej strony. Nie podobał mi się ten samochód. Było to dla mnie po prostu badziewie. A dzisiaj sam łapałem się na tym, że jechaliśmy sobie gdzieś w trasie, stawaliśmy na stacji, szedłem do tego samochodu i patrzyłem, kurczę, jak on fajnie wygląda, jakie on ma fajne opcje, te dwa kolory, ten dach. Patrzyłem na te felgi, które są troszkę dziwne, bo to są takie felgo-kołpaki. Na szczęście te nakładki można zdjąć, one podobno obniżają spalanie, ale pewnie to będzie 0,000000001. No ale dobra, jak są, to są. Mimo tego, podchodząc do tego samochodu, sam do siebie mówiłem, wow, Fabia może dzisiaj tak wyglądać i tak jeździć i być takiej jakości. Naprawdę tutaj wielkie brawa dla Skody, bo to, co zrobili z tym samochodem, to jest szok. Nie będę wchodził dzisiaj w te wszystkie rzeczy typu klimatyzację, obsługa i tak dalej, bo ja to już wszystko zrobiłem, więc wyświetla Wam się tutaj gdzieś karta. Jeśli jesteście ciekawi takiego pełnego testu, to po prostu włączcie sobie ten film. A ja podsumowując, muszę powiedzieć, że Monte Carlo to jest dla mnie chyba najciekawszy wariant Fabii, który świetnie wygląda, bardzo dobrze jeździ, ma wyposażenie, o którym kilka lat temu moglibyśmy sobie tylko pomarzyć, patrząc w stronę aut miejskich, a o takiej jakości wnętrza, czy to w miejskim samochodzie, czy też w ogóle w Skodzie, to chyba nawet nie marzyliśmy. Tylko pytanie oczywiście na koniec, główne pytanie, ile takie cacko kosztuje? No to tak. Cennik Fabii 2023 rozpoczyna się od kwoty 62 950 zł. Jest to oczywiście podstawowy silnik 1.0 MPI i podstawowa wersja wyposażeniowa Active, której prawdopodobnie nie kupi nikt. Mocniejszy prezentowany silnik 110-konny rozpoczyna się od kwoty 67 950 zł, a prezentowana wersja Monte Carlo to koszt minimum 81 000 zł.
Dopłata do automatycznej skrzyni DSG to równe 5000 zł, a jeśli chcielibyście silnik 1.5, to zostaje Wam tylko i wyłącznie topowa wersja Monte Carlo i na nią wysupłać musicie już 93 800 zł. Oczywiście są to kwoty, do których coś tam jeszcze dojdzie, bo zawsze mamy do dorzucenia jakiś pakiet, jakieś dodatkowe USB, ogrzewanie szyby i tym podobne. Model, który ja sobie skonfigurowałem, taki już do wyjazdu z salonu, kosztowałby około 102 tysięcy złotych i mówimy tu o silniku 1.0 110 koni, który moim zdaniem do Fabii jest optymalny, albo może inaczej, do Fabii po prostu wystarczy i tylko gwiazdka, te 102 tysiące złotych to jest skrzynia manualna, ja wybrałbym automat, czyli finalnie samochód kosztowałby około 107 tysięcy złotych. Ja już przez to wszystko, co dzieje się na rynku nowych aut, zaczynam się przyzwyczajać do tego, że w zasadzie bez 100 tysięcy złotych dzisiaj wchodzić po nowy samochód do jakiegokolwiek salonu troszkę nie ma sensu. Ostała się jeszcze Dacia, ale no też pytanie na jak długo. Tak jest, trzeba to zaakceptować, może już też nie ma sensu o tym za każdym razem mówić, tylko wystarczy podać cenę i tego nie komentować. Nie wiem, ja to komentuję, bo cały czas do tego przyzwyczaić się jeszcze do końca nie mogę. No ale w tej cenie, z tym wyposażeniem, z tą jakością i z tą przestrzenią i dodatkowo w przypadku wersji Monte Carlo z tym wyglądem, Fabia w klasie samochodów miejskich z całą pewnością jest jednym z najciekawszych samochodów i jeśli nie macie w głowie tego, że Skoda to nie po prostu i kropka, to ja zdecydowanie polecam, abyście się tym samochodem po prostu zainteresowali. Dzięki za dzisiaj, jeśli ten film Wam się spodobał, to kliknijcie kciuka w górę, jeśli nie, to kciuk w dół. No a przede wszystkim, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to to zróbcie, bo będzie kilka nowych marek, więc bardzo się cieszę i z tego miejsca na kolejne filmy zapraszam. A dzisiaj byłoby to już wszystko. Trzymajcie się. Cześć!